Chwała Bogu za to najwspanialsze imię, wywyższone ponad wszystko. Bo gdyby nie to imię, to my wiemy, że byśmy tutaj nie siedzieli. Ale że Bóg dał tego, który ma to imię, który zasiadł po prawicy Boga, który oręduje za nami. My możemy tutaj być zgromadzeni przed obliczem Boga. Będziemy chcieli poruszyć taki temat, ważny dla nas temat. Ważny był kiedyś ten temat dla ludzi żyjących pod Starym Przymierzem. Ale jak oni do tego podchodzili, no było to różnie brane. Różnie podchodzili do tego. My będziemy chcieli zobaczyć właśnie, jak my do pewnego zagadnienia podchodzimy. Oni mieli tego mnóstwo, a my mamy też tego mnóstwo. List Pawła do Hebrajczyków. Szósty rozdział. I czytamy tutaj właśnie te słowa, kiedy Paweł pisał do tych wierzących, wskazywał, napominał. Potrzebowali rzeczywiście tego, jak podchodzili do słów apostoła Pawła, może mogło być różnie, ale pisał do nich bardzo ważne rzeczy, wskazywał im na bardzo ważne zagadnienia. My też będziemy właśnie chcieli spojrzeć na te zagadnienia. Ten szósty rozdział i przeczytam to od 11 wersetu. Mogliśmy trochę wcześniej czytać, ale przeczytamy od 11. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociążałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc: zaiste, będę błogosławił Cię obficie i rozmnożę Cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiej ich spory jest przysięga, która jest twierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźnie dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoność swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. No i tutaj właśnie Paweł pisze do wierzących. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, albowiem staliście się dziedzicami obietnic. Tak bym to ujął i nazwał to, co Paweł wskazywał wierzącym. Tak jak powiedziałem, kiedy patrzymy się na ludzi żyjących pod Starym Przymierzem, mieli oni mnóstwo obietnic. Jak do nich podchodzili? Czy brali oni wszystkie Boże obietnice na serio? Czy podchodzili do nich rzeczywiście z wiarą? Czy patrzyli też, bo jest też bardzo ważne to, co Bóg ma na myśli, kiedy mówi o swojej obietnicy i jaki jest wymóg Jego, aby człowiek mógł osiągnąć tą obietnicę? Bo wiemy, że wszystkie te elementy są ważne, bo człowiek mógłby wziąć, otworzyć Biblię i nawet nie wierzyć do końca, myśleć sobie: a, jestem dobry, jestem moralny, no o, fajna obietnica, no uchwycę się jej. Ale Bóg mówi: nie, nie, obietnica jest, ale ja zawsze stawiam też i wymogi co do moich obietnic. Moje obietnice mogą tylko dziedziczyć ci, którzy weszli ze mną w społeczność, którzy weszli w to naśladowanie mojego Syna Jezusa Chrystusa, którzy kroczą za Nim. Tak możemy też to właśnie określić. No i tak jak widzimy na płci Izraela, Izrael nie zawsze podchodził do obietnic, które miał, z wiarą.
A mieli przepiękne obietnice, ale nie umieli się uchwycić tych obietnic. Ale tu mamy pokazane, można powiedzieć, męża, Bożego męża, któremu gdy Bóg obiecał, to on się trzymał tego. Chodził w społeczności z Bogiem, trzymał się Boga, czynił to, co jest miłe Bogu i nie zawiódł się. Wiecie, najpiękniejsze właśnie jest to, że on się nie zawiódł. Mamy ojca wiary, Abrahama, który nie zawiódł się na Bożej obietnicy. Gdy Bóg mu obiecał potomka, to Bóg mu go dał. On go otrzymał. Choć wiemy, że tam próbowało ciało swoje dodać, włożyć coś swojego po prostu i z tego wynikło Ismael, ale Bóg trzymał się swojej obietnicy. Nie powiedział w tym momencie, skoro Abrahamie wybrałeś taką drogę wypełnienia mojej obietnicy, to niech ci będzie, masz tego Ismaela. Nie. Bóg czekał. Miał swój czas. Wypełnienie jego obietnicy miało się wykonać w Bożym czasie. I Abraham się nie zawiódł. Nie jest to tylko jedna obietnica. Bo Bóg mu powiedział, będę ci błogosławił. Będę czynił tobie dobro. Abraham się nie zawiódł na tym. Widział, jak Bóg mu to wszystko rzeczywiście czynił, jak Bóg mu to wszystko dawał. Abraham widział Boga, który gdy coś mówi, to dotrzymuje swoich obietnic. Wiemy, że co do ludzi, co nawet do nas, to jest różnie. Możemy coś obiecać, możemy zapomnieć po prostu, że coś obiecaliśmy. Wiemy, jak jest z dziećmi, gdy im coś obiecamy, to nawet my zapomnimy, to one nie dadzą nam spokoju. One wymuszą tą obietnicę, wypełnienia tej obietnicy wręcz wymuszą. Będą przychodzić, tata, ale ty powiedziałeś, mama, ale ty powiedziałaś. I one będą cały czas przychodzić, możemy powiedzieć, będą jak ta natarczywa wdowa i wymuszą. Bo słyszały, że tak powiedzieli rodzice. I chcą, żeby rodzice wypełnili to, co powiedzieli. A my też chcemy, żeby Bóg wypełnił. I Bóg wypełni. Z naszej strony można powiedzieć, Bóg ma wymóg też, żebyśmy my trzymali się, z wiarą podchodzili do tego. I teraz tak bardzo ważne można powiedzieć, czy my pamiętamy o obietnicach, czy widzimy w tym Nowym Testamencie, kiedy go czytamy, w tym jak nasz Pan Jezus Chrystus chodzi po ziemi, kiedy chodzą potem Jego uczniowie, apostołowie i piszą listy, czy my widzimy tam obietnice? Ile my dostrzegamy, zobaczcie, tam obietnic, a możemy powiedzieć śmiało, jest mnóstwo obietnic zawartych w Nowym Testamencie, dosłownie mnóstwo. Tylko ty człowiek je widzi i ty człowiek z wiarą podchodzi do tych obietnic. Czy mówi, tak, to jest moje, to jest dla mnie. Będę się tego trzymał, będę czynił to, co powiedział Pan, bo chcę to osiągnąć, chcę to zobaczyć. Czytamy kazanie na górze. Piękne obietnice. Wymogi też. Oczywiście. Przede wszystkim wymóg, a potem jest zawarta w tym obietnica. Błogosławieni czystego serca. Mógłby Pan zakończyć i dalej nic, ale on powiedział nie. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Zobaczcie, jakże piękna obietnica. Tylko czy człowiek podchodzi realnie im na powiedzieć, użyć tego jeszcze słowa, na powiedzieć, taką szczególną rzeczywistością do tego, że Pan powiedział, że jeśli będę trzymał swoje serce w czystości i dojdę do końca, On sprawi, że ja będę mógł oglądać Ojca w niebie. Jest tylko jedna, tam są następne. Niektórzy chcą wejść, można powiedzieć, bez, tak jak powiedziałem, spełnienia wymogów. Pokój czyniący. Synami Bożymi nazwani będą. Obietnica. Moglibyśmy wymieniać i wymieniać i wymieniać. A zobaczcie, jak człowiek naprawdę dzisiaj do nich podchodzi. Czy człowiek ma, bymśmy mogli powiedzieć, tą swoją sakwę wypełnioną tymi skarbami, Bożymi obietnicami, które Bóg nam dał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Oni mieli swoje. I tak jak powiedziałem, zobaczcie, gdyby nie Chrystus nie przyszedł, a byli tylko oni narodem wybranym, my byśmy tylko patrzyli, można powiedzieć, z żalem, patrzyli z zazdrością po prostu, jak pięknie oni, piękne mają obietnice i byśmy sobie zawsze powiedzieli, ale one nie są dla nas. Nigdy my ich nie osiągniemy, bo nigdy się nie staniemy na powie częścią tego narodu. A tu Bóg dał, że my w Chrystusie Jezusie możemy mieć obietnice, możemy powiedzieć, wspanialsze, lepsze. Sięgające, można powiedzieć, nieba, sięgające wieczności.
sięgające tego, że człowiek będzie mógł być z Bogiem i nieustannie będzie mógł Boga oglądać. Ale czy to jest realność? Czy to jest, zobaczcie, to, czego człowiek dzisiaj gotowy naprawdę jest się trzymać? Czy to jest to, co człowiekowi daje dzisiaj zachętę, co można powiedzieć, gdzie człowiek z nadzieją cały czas brnie do przodu, bo chce tego. Chce tego, żeby to się wypełniło. Już tu, niektóre obietnice już tu, ale niektóre dopiero tam, ale się wypełnią. Ale można stracić i te, i tamte. Jeśli człowiek nie będzie się w ogóle tego chciał trzymać, albo będzie chciał się uchwycić czegoś, ale nie z tym, co Bóg powiedział. Bo tak jak powiedziałem, Bóg, jeśli coś mówi do człowieka, to mówi i zawsze jest to jeśli. U Boga właśnie my mamy to jeśli. To jeśli człowiek chciałby wymazać. Najlepiej człowiek by to wymazał, usunął. I człowiek by chciał tylko wziąć na powiedź bez tego jeśli. A, podoba mi się, fajne. Ale wiemy, że Bóg nie wymaże, nie usunie. On mówi, jeśli będziesz to czynił i tamto czynił, to ja ci obiecuję, ja ci dam, ja sprawię. Ja dokonam. Także niech nam Pan właśnie pomoże dzisiaj zobaczyć nasze podejście do tego, co my mamy, do tych klejnotów Bożych obietnic. Oni mogli, zobaczcie, usłyszeć, kiedy wchodzili do ziemi obiecanej, że nie zawiodła żadna z Bożych obietnic. Nie zawiodła. Wiemy, że niestety mieli też obietnice, które nie były przyjemne. Bóg im obiecał też te złe rzeczy. I niestety musieli kosztować z tych też złych rzeczy. Smutne było to, że po prostu, kiedy nawet kosztowali z tych złych rzeczy, których nie musieliby kosztować, nie nauczyło ich to zbyt wiele, bo dalej potem widzimy już, jak szli i czynili to, co było wbrew Bogu. A Pan niech nam właśnie pomoże zobaczyć te obietnice, podejście do nich, do tych obietnic, trzymanie się obietnic właśnie. Amen. Amen.